W tym roku jest to 31. pielgrzymka z Sokółki na Świętą Górę Grabarkę. Z uczestników zapisało się w tym roku około 30-40 osób. Jest to dość nietypowa sytuacja ze względu na to, że standardowo wychodziło około 20 paru. W tym roku też cieszy nas fakt, że jest bardzo dużo młodych ludzi, którzy czują chęć pielgrzymowania i mamy nadzieję, że w takim składzie dojdziemy, oczywiście większym po drodze, dopisują się również ludzie, dojdziemy na Świętą Górę Grabarkę, na Święto Przemienienia Pańskiego. Pielgrzymka idzie 6 dni, teraz mamy etapy pierwsze 2 dni po 30 parę kilometrów, później stopniowo zmniejszamy, zbliżając się do Świętej Góry. Mamy obiady, mamy noclegi w miejscowościach, czasem w cerkwiach też, tak też się zdarza. Pielgrzymi też preferują takie rozwiązania, szczególnie w ostatnim etapie. Każdy niesie swoje prośby, swoje dziękczynienia za miniony rok, szczególnie w tych trudnych czasach, w których się znajdujemy. Te intencje są tym bardziej nasilone, bo ludzie proszą o zdrowie, o szczęście, o powodzenie, ale generalnie widzimy taką tendencję właśnie, jeśli chodzi o intencję, to zdrowotną. Pielgrzymka jest bardzo istotna dla każdego pielgrzyma, bo to jest okres w roku, w którym tak naprawdę stajemy się jedną wielką rodziną. Tam nie ma Grzesia, nie wiem, Janka, Marty, Joanny. Tam jesteśmy wszyscy jedną wielką rodziną. Bratem, siostrą, każdy się wspiera, każdy się pilnuje, tak? Każdy rozmawia, każdy się cieszy, każdy się nawet płacze wspólnie, wznosząc modlitwy również do Boga podczas wspólnych liturgii, podczas wspólnych modlitw w trakcie pielgrzymki, gdyż służymy akatysty. Takie nabożeństwa krótkie o zdrowie, molebny, razem z mieszkańcami miejscowości, w których się znajdujemy w danym momencie. Ludzie, mieszkańcy spotykają nas, także to jest wydarzenie dla każdego. Nie tylko dla pielgrzyma, ale również dla wszystkich tych, którzy spotykają pielgrzymkę na jej trasie. Dzisiaj idę tylko jeden dzień, ale jak wcześniej jeszcze byłam w średniej szkole, to chodziłam do końca kilka razy. 5 razy byłam. Jak dla Pani jest ważne? Jest ważne, jest to, idzie się z intencją, idę z intencji zdrowia, aby moje dzieci były zdrowe i wszystko nam się układało. Chodzę od tak dawna, że już naprawdę przestałam liczyć, a chodzę od 92 roku. Z jaką intencją Pani w tym roku idzie? Z dziękczynną. Chciałabym Panu Bogu podziękować za wszystko to, co przeżyłam przez ten rok cały. Chciałabym prosić także o zdrowie, o pomyślność dla całej rodziny, dla bliskich, dla sąsiadów. Idę z taką intencyjną prośbą, i dziękczynną, i intencyjną. Bardzo ważna. Ja tym żyję cały rok. Ja zachodzę na miejsce i już planuję, żeby iść w następnym roku. Ważna duchowo, ważna, idę w wierze, po prostu wierzę, że dojdę, że zaniosę te swoje dziękczynne prośby i myślę, że także o zdrowie prosić chciałabym i o pomyślność, mówię, dla całej rodziny. Szczerze, chyba nie zastanawiałam się nigdy, czy to jest ciężkie, bo gdybym się nad tym zastanawiała, to pewno bym nie poszła, mierząc, że dzisiaj jest prawie 40 kilometrów i patrząc na to, że jest gorąco, że chyba bym nie poszła, ale nie myślę w tym kierunku. Dla mnie jest lekko. A jakie to uczucie, gdy już Pani dochodzi do celu, już na Górę Grabarkę? Już nawet ostatni ten etap, gdzie jest niedużo kilometrów, już jest tak lekko. Jest lekko, wszyscy się zbieramy. W ogóle przez całą pielgrzymkę to jest taka wielka rodzina. Wszyscy się znamy już pod koniec, bo patrząc, ile jest młodzieży, no to na pewno z wielu parafii jest młodzież. Nikogo się nie zna prawie w pierwszy dzień. Potem jak się zachodzi, to wszyscy już są znajomi. Traktujemy się jak wielka jedna rodzina.